Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wózkach Tengtus. Krótko na przykładzie mojego wózeczka poopowiadam Wam o tych wózkach. Troszkę o moim zestawie, ale na razie jeszcze tak z zewnątrz. I trochę o akcesoriach, coś tam zaznaczymy. Ale tak naprawdę, jeżeli chcecie poznać ofertę Tengtus, dobrze jest wejść na stronę producenta, stronę dystrybutora i pooglądać, posprawdzać, co tam mają. Jeżeli wyposażacie warsztat, zaczynacie od nawet jednego wózka, dwa razy się zastanówcie, co w przyszłości będzie Wam potrzebne. Nigdy nie wiesz, ile kasy zarobisz i co z tym naddatkiem pieniędzy potem zrobisz. Być może będziesz chciał wyposażyć warsztat w dodatkowe akcesoria. Warto jest zastanowić się, czy dany producent ma takie coś, jeżeli chcecie się trzymać jednego systemu. Króciutko mówiąc, to samo polecam zawsze przy skrzyniach narzędziowych. Jeżeli używasz jednego systemu, zostań przy tym do końca, bo to funkcjonuje po prostu dużo lepiej. Tyle, króciutko. Wózki Tengtus najczęściej spotkacie w kolorze czerwonym. Najczęściej. Kilka warstw lakieru, kolor czerwony, bardzo ładny czerwony. Nie wiem, jak to u Was wygląda na ekranie, natomiast na żywo wygląda to ślicznie, po prostu. Występują również wersje specjalne, jakieś edycje limitowane i tak dalej. Mogą się trafić czarne, natomiast zawsze będzie charakterystyczne logo Teng. Teng to jest jakiś wojownik. Nie jest to smok, tak jak niektórzy myślą. Ja też myślałem na początku, że to jest smok. Te oczy będą gdzieś na wózeczku zawsze umiejscowione. W moim zestawie, zestaw 1055 elementów, i tak możecie wyszukać ten zestaw, była jeszcze naklejka, którą umieściłem sobie z boku wózka. I to jest mniej więcej tej wielkości, znowu logo. Mój zestaw zawierał wózek, dwie nadstawki, blachę, jakieś dodatkowe akcesoria, o których jeszcze na końcu filmu Wam tam wspomnę. Wózki Tengtus wykonane są z jednego arkusza blachy, która jest pozawijana, pozgrzewana, pospawana tak, aby to tworzyło bardzo sensowną i sztywną konstrukcję. Nie mam informacji na temat grubości blachy, ale informacja krótka jest taka, że to jest bardzo stabilne. Obciążony wózek jest stabilny, sensowny, nie kołysze się, nie wydaje dźwięków, nie kiwa się tam, nic się z nim nie dzieje. U mnie ten wózek jeździ wbrew pozorom dość dużo, bo ja mam go w rogu najczęściej i on mi zasłania skrzynki, z których korzystam, może nie codziennie, ale często. I kilka razy w tygodniu ten wózek jest po prostu przestawiany i najczęściej wygląda tak, że jak to szarpię, popycham go gdzieś tam, aż się zatrzyma, albo zatrzyma się na czymś, zależy jak mocno popchnę. I nie mogę powiedzieć nic złego na temat transportu tego wózka. Również próbowałem przejechać po jakimś kabelku, po czymś, co mi przeszkadzało, daje radę. I to na warsztatach też się może zdarzyć, czyli będzie trzeba przejechać po czymś większym. Mamy tutaj 5-calowe koła, pogumowane, fajnej jakości. Dwa koła są skrętne z hamulcem, dwa są stałe. Tyle. Słuchajcie. Wózki Tengtus będą w różnych konfiguracjach. Mój wózek ma 5 szufladek węższych, 2 szuflady szersze. Wszystkie szuflady są na szynach łożyskowanych. Wszystkie szuflady wysuwają się w 100%. Szyna składa się z 3 elementów. Na szufladzie, we wózku i po środku jeden element, który pozwala właśnie, że ta szuflada może się wysunąć w 100%. Nadstawki również mają te same szyny. O tym warto jest powiedzieć. Nawet najmniejsze szufladki również mają szyny, które mają blokadę. To trzeba trochę więcej siły, bo szufladka jest mała i lekka, żeby to się zablokowało. Ale to jest dokładnie ten sam mechanizm. Krótko mówiąc, gdybyście byli zainteresowani, szyny występują jako element zamienny, serwisowy, więc można to dokupić. Mamy do tego zaplecze, jak i również każdy jeden element zestawu można dokupić z osobna i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Powiem szczerze, w takie rozwiązania dobrze jest wchodzić, a nie w takie, które są tanie, ale pozornie, bo potem będą drogie, nie? Będzie to rozkompletowane, trzeba kupić inny śrubokręt, on już nie pasuje i zaczynają się schody, więc funkcjonowanie z tym zestawem będzie powodowało, że będziecie zarabiać w troszeczkę utrudniony sposób pieniążki, czyli mniej pieniążków. No i tyle, króciutko mówiąc. Albo dłużej będzie trzeba zarobić te same pieniążki, czyli zarobisz tyle samo, ale spędzisz pół godzinki dłużej w pracy na przykład, nie? Czy przy organizowaniu tego całego bałaganu, tego sprzętu. Dobra, duże szuflady będą w stanie być zapakowane 30 kg, mniejsze szuflady 25 kg, szuflady malutkie w nadstawkach 20 kg narzędzi. No myślę też jest
istotne, warto o tym powiedzieć. Występują szuflady we wózkach, ale tylko we wózkach, które mają blokadę tutaj w rączce i wtedy nie trzeba wykonać takiego ruchu, gdzie tam musicie przeskoczyć pewien mechanizm. Jest blokada w rączce, działa to bardzo płynnie, bardzo czysto. Natomiast jeżeli macie i nadstawkę, i wózek, myślę, że tutaj to rozwiązanie jest lepszym, ponieważ wszystkie szuflady pracują jednakowo, nie ma z tym większego problemu. Jeżeli chodzi o przechowywanie narzędzi, moi drodzy, Tanktus proponuje nam używanie tych ich zestawów, które idealnie wypełniają szufladę. Super, naprawdę, fajna sprawa. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, że poukładane narzędzia we wkładkach, wytłoczkach, wkładach piankowych zajmują nam więcej miejsca i wejdzie ich mniej do szuflady. No ale co mamy za to? Mamy mniej tych narzędzi troszkę, ok. Natomiast mamy dużo większą przejrzystość i swobodę w odnajdywaniu odpowiedniego narzędzia. Uczymy się tego zestawu, wiemy gdzie co odłożyć, można to opisać nawet dodatkowo, jeżeli jest taka potrzeba. I mamy porządek. Ponadto, jeżeli brakuje jakiegoś elementu, to jesteśmy bardzo łatwo w stanie to zweryfikować i dany element odnaleźć gdzieś na ziemi, może w kanale wpadł, może gdzieś tam został na zewnątrz warsztatu, a może ktoś ukradł. Zdarza się. Ale ja wtedy wiem, że tutaj w tym zestawie jest taki, a taki element. Można to zweryfikować i zapisać na liście. Jeżeli ta lista się zrobi na tyle duża, że warto jest coś tam domówić, to ja osobiście domówiłbym raczej z Tanktools, żeby to pasowało do zestawu i żeby mi to gwarantowało tą samą jakość pracy, o którą mi chodziło w momencie, kiedy wydałem już chore pieniądze na sprzęt, nie? Żeby trzymać jakby cały czas zestaw z tych narzędzi, które są dedykowane tutaj. Jeżeli macie wózek pusty i wyposażyliście go w inne narzędzia, ok, wtedy macie swój styl, swój sposób jakby korzystania z tego. Jeżeli macie narzędzia w tych wkładach Tanktools albo innych producentów, trzymałbym się tego, co jest we wkładzie i uzupełniałbym to. Czasami jest tak, że nasadka albo jakaś przejściówka, redukcja, czy po prostu bit nie leży już tak idealnie innym uchwycie. Miałem tak z Bako. Dokupiłem kiedyś uchwyt do bitów i on był tak dziwny, że coś tam nie działało, nie klikało tam. Coś. Nie pamiętam, czy to kupiłem od innego producenta, czy jakiś inny dziwny. Nieważne. Dobra, słuchajcie. Wózek Tanktools ma jeszcze jedną fajną właściwość. Mówimy o wózku w standardowym rozmiarze 670 mm. Mogę tutaj otworzyć wszystkie szuflady. Ale głupi, nie? Nikt tak nie zrobi. Ok, wiem o tym. Natomiast przez przypadek, gdyby, nie wiem, trafił się jakiś młody spryciarz, który szuka odpowiedniego narzędzia i znajdzie go w ostatniej szufladzie, ok, da się, można. W nadstawkach możemy otworzyć po jednej szufladzie. Nadstawka nie jest przykręcona do wózka, to też warto jest o tym powiedzieć. Nadstawki są skręcone ze sobą, tak to było w standardzie. Stoi sobie to na wózeczku. Tutaj mamy jeszcze taką nakładkę z tworzywa, która ma kilka miejsc, żeby odłożyć jakieś śrubki, bity, drobiazgi i tak dalej. Jeżeli damy coś większego, to będzie to kolidowało z pierwszą szufladką w nadstawce. Oczywiście tych nadstawek może nie być, nie? Ten zestaw akurat jest na tyle duży, że te nadstawki muszą tutaj po prostu być. Każdy jeden element, każdy wózek, każdy wózek, każda szafeczka, każda nadstawka jest zamykana zameczkiem na szyfr, więc możemy sobie to zabezpieczyć tutaj, nie? Wtedy mamy zablokowane narzędzia, nie jesteśmy w stanie tam do tego się dostać, jak i również niepożądane osoby nie będą tam grzebać, nie? A bo kumplowi coś brakło, to wezmę od niego. Zapisz se na liście i zamów. Górna nadstawka, to jest dość ciekawy element. Tutaj mamy jeszcze taką klapę, którą możemy otworzyć całkowicie i ją nawet zabezpieczyć, żeby się nie zamkła przypadkowo. Może to być otwarte tylko w ten sposób, że to jeszcze się nie otwarło do końca, nie jest zabezpieczone. I wtedy możemy coś wyciągnąć i z powrotem przysłonić. Taka funkcja, taka funkcjonalność. Można również zamknąć
i wtedy możemy mieć dostęp do narzędzia. Co nie? Możemy również zamknąć i zabezpieczyć to sobie zamyczkiem na szyfr. To jest zamknięte. Fajne rzeczy. Fajna funkcjonalność, ciekawa. Te nadstawki oczywiście mogą funkcjonować jako osobny element, na przykład na stole roboczym, przy stanowisku pracy, przy jakichś drobnych elementach. Ja to tak cały czas tego mechanika samochodowego mam przed oczami, który na przykład robi serwis małego urządzenia, elementu samochodu, czy to będzie zacisk hamulcowy, czy to będzie alternator. On po prostu będzie musiał to rozkręcić, ma trochę inne narzędzia niż do tej grubej mechaniki. Wtedy takie nadstawki mogą się przydać na tym stole, żeby nie schylać się, nie grzebać gdzieś tam na dole, nie? Wyposażając warsztat, można fajnie do tego podejść, stworzyć stanowiska takie przyjazne do pracy, krótko mówiąc. Z dobrym oświetleniem, też warto podkreślić, bo mechanicy samochodowi niejednokrotnie mają to oświetlenie kiepskie. Nie wszyscy, ale niejednokrotnie spotykam się z tym, że oświetlenie jest tak biedne, że aż się zastanawiam, jak oni tam pracują czasami. Dobra, słuchajcie, w zestawie z moim wózkiem było jeszcze nosidło. Fajne. Można zabrać kilka narzędzi. To się mieści tutaj u góry. Tu u góry można jakieś dodatkowe elementy sobie zorganizować. Być może zestawy jakichś bitów, wierteł i tak dalej. Była jeszcze w zestawie miseczka z magnesem. Miseczka ma ten magnes zabezpieczony gumą, więc też nie uszkodzi Wam Waszego pięknego, czerwonego lakieru. W moim zestawie jako akcesorium do wózka była jeszcze blacha perforowana. Ta blacha ma tutaj perforacje, takie kwadratowe otwory i mamy haki. Na tych hakach możemy zorganizować dodatkowe narzędzia albo narzędzia z wózka, które chcemy mieć pod ręką po prostu. Być może jakieś inne narzędzia pneumatyczne i tak dalej, cokolwiek tam używacie. Jako akcesoria do wózku warto jest zerknąć na stronę producenta albo dystrybutora. Występują jeszcze inne elementy, na przykład wieszak na rolkę z papierem, dodatkowe blaty i chyba widziałem coś takiego jak, nie wiem, skrzynka. Nie wiem, jak ona była zamocowana, ale tu była skrzynka z boku. Bardzo mi się to podobało z tą skrzynką, bo można było na przykład zorganizować się z kilku zestawów narzędzi bądź kilku narzędzi do skrzyni i iść pracować w innym miejscu, czy nawet pojechać gdzieś z małym zestawem narzędzi, co jest niemożliwe mając taki zestaw, powiedzmy, cały ułożony w ten sposób, bo to jest po prostu pełne. Ta skrzynia dodatkowa była bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale o tych dodatkowych akcesoriach, o innym sposobie przechowywania narzędzi, ten, który jest film, to można sobie tam do niego powrócić. Pewnie się pojawił po drodze gdzieś tam na ekranie, ale będzie link również w opisie. Słuchajcie, krótko i na temat. Ja jestem zachwycony, króciutko mówiąc. Bardzo, bardzo podoba mi się zestaw, jego jakość, sposób transportu tego, stabilność całego zestawu. Jest to duży i ciężki zestaw już. Tutaj nie mam się po prostu do czego przyczepić. Jeżeli Wasze wrażenie, zdanie na temat Tanktools jest inne, śmiało komentujcie pod filmem, chętnie się dowiem, gdzie pracujecie, z czym pracujecie, co się Wam zepsuło, co musieliście dokupić, naprawić, przerobić, a być może macie same pochlebne opinie, więc wtedy też dajcie znać, bo to są bardzo cenne informacje dla osób, które szukają informacji, bo na przykład są zainteresowane zakupem takiego zestawu, który w Polsce jest dość drogi, trzeba powiedzieć. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.